25 policjantów, 39 strażaków i 33 ratowników GOPR-u z soboty na niedzielę szukało mieszkanki Starej Wsi. Straż pożarna była w bardzo dużej też ilości, była i PSP, była OSP, była policja, była grupa poszukiwawcza z Myślenic, więc te siły ludzkie i środki, jakie tam były użyte, były bardzo duże, żeby tą kobietę jak najszybciej odnaleźć. 67-letnia kobieta wyszła z domu około 14:30. Zaniepokojeni domownicy zgłosili jej zaginięcie. Służby ratownicze do akcji ruszyły około 22:00. Czas był na tyle szybki, że była realna szansa uratowania jej po prostu życia. I tak się stało. A warunki pogodowe nie były najlepsze. Temperatura poniżej zera, padał również gęsty śnieg, a momentami wiał dość silny wiatr. Niby teren jest... Relacjonuje przebieg poszukiwań Marek Kalbarczyk, ratownik podhalańskiej grupy GOPR z Rabki Zdroju. Typu polany, między lasami jakieś krzaki, dość duże obszary takiego drobnych młodników i tak dalej, więc teren był też trudny do poszukiwań, ponieważ są tam też jakieś cieki wodne, też to wszystko się jakby kumulowało łącznie z tą pogodą niezbyt sprzyjającą. Po zebraniu niezbędnych informacji o zaginionej i możliwym jej pobycie rozpoczęto poszukiwania. Ja miałem za zadanie po prostu wykorzystać to urządzenie. Do akcji został wysłany dron z kamerą termowizyjną. Jego właścicielem jest Arek Ceremuga. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. To urządzenie zadziałało rewelacyjnie, bo mogę powiedzieć, że myślę, że tak z około 100 metrów już ten punkt mi dał takie podejrzenie, że ta osoba tam się po prostu znajduje i po zbliżeniu po prostu już byłem pewien, bo były ślady dobrze widoczne, że ta osoba po prostu brodziła w tym śniegu i sobie już nie radziła. Kolejne działanie wyglądało na tym, że gdy już byłem pewien, że to jest osoba nawet kobiety, bo tak dokładnie to mi wskazało urządzenie, zrobiłem zawis nad tą osobą, żeby ją obserwować. I ratownik na kładzie został tam wysłany po włączeniu oświetlenia drona, żeby on dobrze go widział i go namierzałem. No i udało nam się też utrwalić ten moment, po prostu tą chwilę, gdy ratownik odnajduje tą osobę zagubioną. Podhalańska grupa GOPR chciałaby kupić taki właśnie sprzęt. Problemem są nie tylko pieniądze, ale i jego dostępność na rynku. Staramy się pozyskać pieniądze na to, ponieważ koszt jest bardzo duży. To są kwoty rzędu 50 tysięcy, żeby cały taki w miarę rozsądny zestaw zakupić. Jeszcze chodzi o dostępność tego sprzętu, bo on w tej chwili jest też trudno dostępny, ale jeżeli są pieniądze, to będziemy w stanie wszystko zorganizować. Miałem wsparcie tutaj w grupie. Oni też mi pozwolili działać w tym, żebyśmy to mogli po prostu sprawnie wykonać. No i tak jak mówię, 8 minut nam wystarczyło, żeby tą osobę po prostu znaleźć, tak? Mieszkańcy regionu już nieraz wsparli GOPR-owców, pomagając w zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Być może i tym razem uda się zebrać środki i dron z kamerą termowizyjną znajdzie się na wyposażeniu podhalańskiej grupy GOPR w Rabce Zdroju. Całe to ratownictwo skupia się też na rozwoju techniki, na rozwoju tego, w jakim kierunku idziemy, jak chcemy rozwijać ratownictwo i przyszłość w dronach my widzimy i to jest oczywiste, że widzimy to, że te drony będą pomagały. Te drony pomagają niejednokrotnie w tym, żeby odnaleźć poszkodowanego w terenie, ale też tak samo teraz trwają prace nad tym, żeby dostarczać jakieś elementy, które gdzieś w pierwszej kolejności pomogą na przykład zareagować, pomogą na przykład dostarczyć sprzęt, który zapewni komfort termiczny takiemu poszkodowanemu. I drony, owszem, tak, to jest właśnie to, w co powinniśmy iść i ta technika będzie się coraz bardziej rozwijać. Józef Budacz, TV28.